Dzień dobry, nazywam się Paweł Danielewicz. W imieniu Domu Maklerskiego PZWPK zapraszam na krótki komentarz, w którym omówię aktualną sytuację techniczną indeksu wraz z czerwcową serią kontraktów, posługując się zaawansowanymi technikami Fibonacci. Dzisiaj karty rozdaje popyt. To pozytywna reakcja na wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. W efekcie WIG 20 ponownie w tej chwili znajduje się w rejonie oporu 2311-2325. No z tym, że trzeba to obiektywnie przyznać, na tle rynków bazowych, rynku niemieckiego i przede wszystkim francuskiego, wykazujemy się taką, no, nazwijmy to, relatywną słabością. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że na razie popyt kontroluje przebieg wydarzeń na rynku warszawskim, choć przed kupującymi ważne wyzwanie właśnie w postaci znanego nam już oporu technicznego 11,25. Gdyby udało się sforsować ten właśnie przedział, czyli również indeks znalazłby się wówczas ponad górną linią kanału takiego krótkoterminowego, no byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością wówczas przetestowania strefy 2378-86. O tym już wielokrotnie wspominałem. Natomiast tą pierwszą liczącą się strefą wsparcia, charakterystyczną, bowiem zbudowaną na bazie dwóch zasadniczych zniesień 38 i 2,61 i 8, jest węzeł 2244-55. No i kolejne potknięcie tutaj właśnie w testowanym przedziale oporu w tym momencie i przełamanie wymienionego wsparcia, no to jednak raczej negatywny sygnał. Być może podaż wtedy zaczęłaby w bardziej wyrazisty sposób inicjować wydarzenia na rynku. W każdym bądź razie, no w tej chwili z punktu widzenia techniki na pewno warto obserwować wykres pod kątem węzła 2311-25 i najbliższego wsparcia 44-55. Podobna sytuacja na indeksie, przepraszam, na czerwcowej serii kontraktów. Tutaj co prawda doszło już do naruszenia analogicznego przedziału cenowego 2294-2304, no ale pamiętamy z moich poprzednich opracowań, że też w tej chwili właśnie z punktu widzenia wykresu w skali 60-minutowej powinniśmy uwzględniać na wykresie obszar 2324-2330, bowiem tutaj grupują się projekcje bardzo charakterystycznego, ciekawego, intradayowego, tak to nazwijmy, krótkoterminowego układu X, A, B, C, D, dlatego strefa 24-30 funkcjonuje, przynajmniej w moim postrzeganiu rynku, jako filtr cenowy dla tego bazowego i respektowanego cały czas oporu 2294-2304. Dzisiaj w porannej fazie handlu doszło do przetestowania, niemalże doszło do przetestowania poziomu 2312, to jest dziś nie 113% tej fali spadkowej zaznaczonej czerwoną, przerywaną linią. No i widzimy, że po dość dynamicznym początku ogromnej luce hossy w tej chwili, no ten handel troszeczkę nam się tutaj zatrzymał i przebiega w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym. Pierwszym wsparciem pozostaje obszar 73-78, a tym kluczowym węzłem z punktu widzenia ujęcia intradayowego jest strefa 2246-2251 i tak jak sugeruję w komentarzach, jej przełamanie no, mogłoby już wyzwolić z rynku dodatkową podaż. Indeks DAX, widzimy reakcję na wynik wyborów, naruszenie oporu z kwietnia 2015, czyli tu, gdzie niedawno ukształtował się lokalny punkt zwrotny, rynek wszedł w fazę korekty technicznej. W zasadzie no, w jednym ruchu żeśmy powrócili do tego poziomu cenowego. Zaznaczyłem filtr w postaci zniesienia 127,2 tej właśnie fali spadkowej, poziom 12,493. Tutaj przebiega również górna linia kanału. W moim odczuciu pokonanie tego poziomu to takie uwiarygodnienie
całej tej potwali wzrostowej, możliwość wówczas kontynuacji ruchu i przetestowania strefy 12796, 12871. Pierwszym liczącym się wsparciem wyznaczonym na bazie 14,6 całego impulsu wzrostowego pozostaje obszar 11787, 11838. No i relatywnie słabszy indeks S&P, choć w tej chwili dość mocno na wartości zyskują kontrakty na amerykańskie indeksy, więc prawdopodobnie dzisiaj dojdzie do naruszenia, albo przynajmniej do przetestowania znanego nam już oporu 2371-78, czyli strefy wyznaczonej na bazie 61,8 tej ostatniej potwali spadkowej. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj przynajmniej w tym układzie takim krótkoterminowym, gdyby doszło do pokonania strefy 71-78, wykres moglibyśmy od razu analizować pod kątem formacji A, B, C, D, formacji symetrycznej bądź X, A, B, C, D. No ale takim kluczowym przedziałem oporu pozostaje jednak cały czas węzeł 2409-2412. Wydaje się, że po przełamaniu 71-78, jeśli indeks utrzymałby się ponad tym właśnie węzłem, to z tym scenariuszem bazowym pozostanie kontynuacja w ruchu z możliwością właśnie przetestowania oporu 2409-2412. Jeśli chodzi o wsparcia, nic się nie zmieniło. Pierwsze wsparcie to zniesienie 14,6, wokół którego grupują się również inne projekcje. To jest mniej więcej poziom 2315, no ale tym zasadniczym przedziałem cenowym, zaporą popytową pozostaje obszar 2288-2292. Dziękuję bardzo.